W październiku 2017 roku, będąca w trzecim miesiącu ciąży, Violetta Szyłejko miała wypadek samochodowy. W wyniku obrażeń 24-letnia wówczas dziewczyna zapadła w śpiączkę i przeszła dwie skomplikowane operacje mózgu. Kilka miesięcy po wypadku zdarzył się cud i na świat przyszła córka Violetty. W przypadku Nicoli to jest cud, ponieważ u osoby w śpiączce, tak jak i panowie lekarze niejednokrotnie podkreślali, bardzo ciężko jest znaleźć moment odpowiedni. Zbyt długie, jakby to powiedzieć, oczekiwanie może się wiązać z zagrożeniem życia dziecka. Dlatego stąd podjęta była decyzja, że ta ciąża była rozwiązana w szóstym miesiącu, gdzie no, dla dobra dziecka lepiej by było, żeby ono było w łonie matki, ale że tutaj było zagrożenie, no to podjęto decyzję o cesarskim cięciu. Mama Violi liczy na kolejny cud i pragnie, by jej córka wybudziła się ze śpiączki. Aktualnie młoda będzinianka poddawana jest terapii refundowanej częściowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to terapia wielozmysłowa, czyli jest jej organizm jest pobudzany różnymi bodźcami. Tutaj są i masaże, i ćwiczenia, i kąpiele, i ćwiczenia neurologopedyczne, pionizowanie, ponieważ w tej chwili już stan zdrowia jej bardziej pozwala. Wiadomo, u takich osób na początku jest, no, one się nie odnajdują w nowym miejscu. One nagle nie wiedzą, co się dzieje. My też nie wiemy, na ile dociera do nich co. U Violi to troszeczkę w tej chwili zaczyna się poprawiać, ponieważ ona wkładać powoli zaczyna swoją pracę w rehabilitację. Dzięki terapii stan zdrowia Violetty poprawia się. Na przestrzeni ostatnich miesięcy 26-latka zrobiła spore postępy. To są małe kroczki. Na to jest potrzebny długi czas, ale widać różnicę między tym, w jakim stanie przyjechała do ośrodka, a w jakim stanie w tej chwili się znajduje. W momencie, kiedy przyjeżdżała do środka, potrafiła wodzić jedynie oczkami, troszeczkę reagowała na głos, właściwie to niedługo przed przyjazdem do ośrodka zaczęła otwierać drugie oko, bo patrzyła wcześniej po wypadku tylko na jedno oko. W tej chwili patrzy, reaguje, potrafi szerzej otwierać oczy. Potrafi powolutku ruszać nogami. Nie są to ruchy sprecyzowane, ale jednak rusza. Rękami również. Spastyka, którą niestety miała, czyli ręce do ciała przygięte, w tej chwili troszeczkę puściła te rączki, ładnie opuszcza nam do brzuszka. Potrafi rozluzować piąstki, które wcześniej miała tak zaciśnięte, że własne paznokcie wbijała wśród ręcze z powodu zacisku. No i co najistotniejsze, potrafi pokazywać swoje emocje. NFZ będzie refundował leczenie Violetty jeszcze przez kilka miesięcy. Dalsze leczenie rodzina będzie musiała pokryć z własnej kieszeni, dlatego na portalu Się Pomaga ruszyła zbiórka pieniędzy. Docelowo fundusze mają być przeznaczone na pobyt Violi w ośrodku, żeby można było kontynuować jej tą rehabilitację. Po to, że, no tak jak mówię, widać małe kroczki i efekty. Więc myślę, że to będzie szło do przodu i że Viola będzie wracała. Po zakończeniu terapii niestety, ale nie ma takich ośrodków, które by mogły kontynuować rehabilitację. Zostaje albo rehabilitacja, którą trzeba opłacić prywatnie, albo po prostu zabranie danej osoby do domu, gdzie wiadomo, no niestety ta rehabilitacja nigdy już nie będzie wyglądała, uważam, tak jak wygląda w ośrodku. Bo tutaj jest sztab ludzi, a do domu ściągnąć tyle osób jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że tutaj się liczy czas, bo każdy moment przerwania rehabilitacji powoduje cofanie. Panią Izabelę cieszą każde, nawet najmniejsze postępy w leczeniu Violi. Niesamowicie mnie cieszą, widać. Jest to taka rzecz, która gdzieś buduje, bo no, u nas te małe kroczki są i dzięki temu człowiekowi aż się bardziej chce. Wiem, wydaje mi się, nie wiem, nie byłam w takiej sytuacji, może wydaje mi się, że gdyby tych kroczków nie było, ludzie jednak bardziej się po prostu załamują
jeśli nie widzą poprawy i jest im z każdym miesiącem coraz ciężej, potem pewnie przychodzi taki bardzo duży kryzys, z którym muszą sobie poradzić. No tutaj na razie, tak jak mówię, jestem nastawiona optymistycznie. Wierzę w nią, ponieważ Wiola jest bardzo, że tak powiem, konsekwentną osobą, więc myślę, że patrząc po tym, ona brnie do tego, żeby było lepiej. Poza tym, najistotniejsza rzecz, ona ma dziecko, na które reaguje, więc to jest największy bodziec. Córeczka Wioli ma już rok. Niestety Nikola wciąż nie wie, co to znaczy zabawa z mamą. Dzięki wsparciu leczenia będzinianki możemy to zmienić.